Cześć, witajcie z tej strony Kapser16 i witam was w filmie z ciekawostkami o Eduardo Perezie. Na wstępie tego materiału chciałbym zaznaczyć, że z tym aktorem miałem niemały problem, aby znaleźć ciekawe informacje. Mam nadzieję, że mimo tego problemu materiał się wam spodoba. Koniecznie dajcie znać ocenę pod tym filmem oraz komentarzem z waszą opinią. Nowe osoby zapraszam do subskrybowania kanału oraz zaznaczenia ikony dzwoneczka, aby nie przegapić nowych filmów. Ja już nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Eduardo Perez Martinez przyszedł na świat 9 lutego 1992 roku w mieście Medellin, położone w Kolumbii. Na obecny moment aktor posiada 27 lat. O rodzicach, jak i o rodzeństwie Eduarda Pereza nie udało mi się znaleźć żadnych informacji. Jego pierwszy występ telewizyjny miał miejsce w 2013 roku, kiedy to Eduardo Perez wcielił się w rolę Mirko Vladimov z serialu Nickelodeon Chica Vampiro – Nastoletnia Wampirzyca. A dwa lata później wystąpił w serialu Jestem Frankie jako Robi Mejia. Na ten moment są to jedyne produkcje telewizyjne, w których wystąpił. Otrzymał nominację do nagrody Kids Choice Award Columbia for Favorite Actor. Uczęszczał do szkoły o nazwie Talentos Efrain Arce Aragon. Jego szacowana wartość netto na obecny moment wynosi 100 tysięcy dolarów amerykańskich, co w przeliczeniu na polską walutę wynosi 377 890 zł. Potrafi grać na gitarze akustycznej. Za moment pokażę wam trzy materiały, w których to Eduardo Perez gra wybrane przez siebie piosenki na gitarze akustycznej. Faltan dos semanas para terminar y siempre el mismo tema. Dice que para reír falta mirar atrás y sabes, para mí tiene razón, que he subido, lento ideal, encontré la mitad del amor. Dicen que para reír, esta vez para mí tiene razón. Rising up, back on the stream. Na instagramowym fanklubie można znaleźć wykonane fanarty, wykonane przez użytkowniczkę, która wyświetla się obok fanartów. Na Twitterze aktora posiada na aktualny moment ponad 23 tysięcy obserwujących, a na Instagramie ma ponad 167 tysięcy obserwujących.
Na ekranie wyświetlają się Wam dwa zdjęcia. Na pierwszym zdjęciu widzicie aktora, jak wyglądał kiedyś, a teraz jak wygląda na obecną chwilę. Dziękuję za obejrzenie tego filmu, mam nadzieję, że Wam się spodobał. Tak jak wspomniałem na wstępie tego filmu, nowe osoby zapraszam do kliknięcia przycisku subskrybuj oraz zaznaczenia ikony dzwoneczka, aby nie przegapić nowych filmów. Do usłyszenia w przyszłych filmach. Cześć!